Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj dzięki uprzejmości Samsung Polska mam okazję rozpakować dla Was Samsunga Galaxy Note 10.1 edycja na rok 2014. Tak więc przejdźmy do samego pudełka i już na pierwszy plan możecie zobaczyć, że jest ono już troszeczkę dobite, ale oczywiście samo testowanie tabletu nie jest temu poświęcone i najważniejsze jest same urządzenie. Ale zobaczmy, co na tyle producent przedstawia nam jako najważniejsze o tym tablecie. No i oczywiście wyposażony jest on w wyświetlacz TFT o przekątnej 10,1 cala i ma on rozdzielczość 2560x1600 pikseli. Oczywiście LTE, czterodzeniowy procesor 2,3 GHz, czyli Snapdragon 800, odtwarzanie i nagrywanie filmu Full HD. Rysik S Pen, IRDA, czyli możemy sterować sobie tabletem, na przykład telewizor lub nasz dekoder. HSPA Plus, aparat 8 megapikseli, GPS GLONASS, 3 GB pamięci RAM, no i bateria o pojemności 8220 mAh. Dobra, tak więc rozpakujmy samo urządzenie. I dobra, wyciągamy sobie je tutaj po prostu. Dobra, wysuwamy sobie z tego pudełeczka i fajnie ogólnie, że urządzenie przyszło do mnie w kolorze białym, ponieważ właśnie ten tablet najbardziej mi się podoba w takim kolorze. I tak on właśnie wygląda, no całkiem ciężki muszę powiedzieć. Ale dobra, przyjrzymy mu się dosłownie za moment. Zobaczmy, co mamy dalej w zestawie. No i oczywiście standardowo papierki, czyli karta gwarancyjna, jakaś skrócona instrukcja obsługi. Dalej mamy ładowareczkę z wejściem mikro USB. No i oczywiście białą wtyczkę do gniazdka, chyba jest nowa nawet, bo jest w folii. I tak właśnie wygląda. Dobra, pudełeczko sobie odłóżmy w tym momencie na bok i zobaczmy sam tablet. Oczywiście na tyle jest on taki fajny materiał, muszę powiedzieć, że fajnie go czuć, czyli ta imitacja skóry, to samo co było w Samsungu Galaxy Note 3 i chyba jak widać po egzemplarzu testowym nie brudzi się to za bardzo. Oczywiście tu mamy port na rysik S Pen, jest aparat, u góry mamy IRD i przyciski głośności oraz power. Fajne jest to, że tablet ma głośniki po obu stronach, czyli podejrzewam, że będzie to tutaj dźwięk stereo. Oczywiście na dole mamy gniazdo micro USB i tutaj mamy gniazdo karty SIM oraz micro SD. Dobra, uruchommy sobie samo urządzenie, zobaczmy, czy jest w ogóle naładowane. I tak, jest naładowane, pojawiło nam się logo, zaraz powinna się pojawić animacja Samsunga. Tak więc poczekajmy chwilkę. Ogólnie naprawdę wizualnie całkiem fajnie ten tablet wygląda i myślę, że będzie się fajnie go testować, bo sam muszę powiedzieć, że jestem ciekawy tabletów Samsunga, bo nigdy nie miałem takiej jakby dłuższej styczności niż tyle, co pobawić się w sklepie, więc z chęcią po prostu go przetestuję. Tak więc mamy tutaj ekran powitalny, trzeba go skonfigurować po prostu od początku, tak więc tutaj się zatrzymamy w tym odcinku. No i oczywiście zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, ponieważ na pewno jeszcze kilka filmów o Samsungu Galaxy Note 10.1 się pojawi. Tak więc oczywiście zapraszam Was do tego. Oczywiście pamiętajcie, że jest fanpage na Facebooku, na którym zawsze możecie napisać, jeśli macie jakiś problem. No i oczywiście tam są udostępniane informacje o nowych filmach. No i oczywiście możecie mnie znaleźć na Twitterze i linki oczywiście są w adnotacji na końcu oraz w opisie filmu. Tak więc dzisiaj to było chyba na tyle, ja się z Wami żegnam, pozdrawiam Was, cześć!